Dawid ma dready. They're not even done. Jezus Maria, jak cię zaraz za te kładki chwycę i roztargam ci wszystkie dready. Nie wiem. By the way, were you kidding about those? About what? About those words. Czy wiesz, po co ciebie tutaj zaprosiłam? Twerk, wait, drugs? On to samo powiedział. Nie, to nie są żadne narkotyki. Elo, elo, ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co? Lecimy! Kochani, piękne słoneczko, ja przyjechałam po Dawida na jego track, bo on ma ostatnie 2 miesiące szkoły, ma bieganie długodystansowe, krótkodystansowe, tak więc kończy 2 godziny później i zabieram go do domu. Autobusu już nie mają, więc czekam za Dawida. O, tu idzie. I Dawid ma dready. They're not even done. Okej, ja wiem, on dopiero robi sobie. On the track 5 times. Tak? Yeah. To dzisiaj było sprinter, czy jakie było bieganie? Dobra, więc słuchaj, na Instagramie, ale fajny mały samochodzik. Co to jest? BMW. W starym samochodziku jadę, żeby rozruszać go trochę. Dawid, musisz przestać tak robić. Dawid, przestań, bo ja nagrywam. Masz tu nitki w głowie. Więc słuchaj, na Instagramie zadałam pytanie, czy moi obserwujący chcieliby, żebym nagrała film Koszty życia w USA. Ściągnij tą maseczkę. Koszty życia w USA, ile co kosztuje, rachunki, jak to wygląda. Później było pytanie, jak przylecieć do USA. Wiesz, bez języka, no bo tutaj w Chicago dużo osób nie mówi po angielsku. I trzeci temat był, czy może chcą obserwujący, bo wiesz, że mój ten filmik ostatni bardzo podobał, z wami, jak odpowiadaliście po polsku i po angielsku, więc czy może chcą, żebym rzuciła wam słowo, odpowiedzieli, co to znaczy, bo ty mówisz, że większość rzeczy znacie, co ludzie mówią, ale wiesz, że są takie słówka niekiedy, które są normalnymi słowami, ale może są takie, które żeście nigdy nie słyszeli. I chyba ludzie wybrali, że chcą, żebyście to zrobili. Aha. Co ty na to? Okej. Okay. Jak okay? Chciałaś, to możemy to zrobić. Okej, okay. A powiesz coś chociaż, bo mnie... Cześć. No ale cześć, wychyl się chociaż, tak niech cię widzę. Ej, spoko, to zrobimy to. Zrobimy to? Tak. A masz jakieś lekcje na jutro? Myślę, że tak trochę. Jesteśmy już wieczorem tutaj. Wygrało jednak najdziwniejsze słowa polskie dla amerykańskich dzieci. To wygrało. I Dawid pierwszy będzie odpowiadał, więc zadam mu parę słów. Te słowa powiem wam, że były po prostu takie random, takie przypadkowe. Co mi przyszło do głowy, co myślałam, bo chłopacy dosyć dużo wiedzą, to po prostu pomyślałam, że zapytam. Więc teraz się okaże, czy naprawdę wiedzą, czy nie. Zaczynamy. Więc kochani, tak jak na przesłuchaniu w 39, tu jest oto ten pan. Jest pan gotowy na quiz? Tak, jestem gotowy. Słowa polskie, które ja myślę, że ja cię nimi zagnę. Gdzie tam? O, zagnę to jest nawet dobre słowo. Nie wiesz pewno, co to jest zagnę. Złamać to. O! Wiem. Dobrze. Tutaj się Dawidek patrz. Tu jest kamera, nie? Jakaś te... Czy, poczekaj, let me point it, ready? Is it this one? No. No. Tutaj kamera. Okay. Nowe włosy sobie robi, dready. Nie wiemy, czy tata pozwoli, czy nie, ale pozwoli. To się... Ale to się okaże, Dawid. Lecimy z tym koksem. Słowo reklamówka. Reklamówka to jest plastikowa torebka, taka, co dostaniesz od sklepu. Dobra, punkt dla ciebie. Tak. Super. Narcyz. Narcyz. To jest ten, co idzie na te góry narciarskie, tak?
Nie? Nie, sorry, dobra. Nie, nie mam się, nie chciałam się z ciebie śmiać, bo to nie ma być, że ja się śmieję. Narciarz to jest właśnie to. A narcyz ma dwa znaczenia. To jest albo kwiat, albo narcyz to jest ktoś narcystyk. Drugs? No. Słyszałeś słowo narcystyk, że ktoś jest into themselves only. O, okej. Okay. Klatka schodowa. Ta. Klatka schodowa. No tak, jak idziesz na schody, to jest to, co ci masz. No, klatka to jest po prostu. Kto ma klatkę schodową? Przykład? Babcia. Dokładnie. Warzywniak. Warzywa? No, jesteś blisko. Warzywniak. Ktoś, co bardzo lubi warzywa. Nie. Nie. Nie wiem. Warzywniak to jest grocery store z warzywami. Kalesony. Tak, te co mama zawsze mówi, żeby my nosiliśmy jak wyjdziemy na dwór. Te skarpety takie jakieś długie. Ale to są takie long johns. Long johns, tak. Tak, kalesony, wiecie co to są. Dobra, piórnik. Tam chowamy ołówki wszystkie i wtedy... A macie piórniki w amerykańskiej szkole, no nie? Mhm, tak, mamy. Ale one są inaczej wyglądają niż polskie piórniki, nie? Tak, tak. Okay. Poczekaj, tak. Ale mów po polsku, że co musisz? Skończyć czekoladę. Okej. Okay. Mogę zadać już pytanie? Tak, teraz. Wróżka. Fairy. Tak? Tak, skąd wiedziałeś? Małe, takie make-believe. No, to też, ale wróżka też jest fortune teller. Fortune teller, aha. A ja myślałam, że to jest taka, dla mała. Dzieci są takie... Wróżki, no, wróżki, wróżka tak, zambuszka, tak. Okej, dobra. Winda. Elevator, ta co idzie, jak jesteś w jakimś dużym hotelu albo gdzieś to... Pójdziesz na windzie i pójdziesz do góry, na inne. Wiesz co, no stopy. Wszystko mi odpowiadasz. Ja nie wiem, co ci zadać, czego ty nie wiesz. Wszystko wiem. Niech się rozejrzę tutaj trochę. Niech się rozejrzę. Chyba będę musiała was następnym razem spytać, żebyście znaleźli jakieś słowa, nie jakieś takie wyszukane, ale normalne, które się używa, które mogą być po prostu niepotocznymi słowami dla dzieci obcojęzycznych. Żarówka. Żarówka to jest to światło. Tak? Wiedziałeś? Mm-hmm. O, bro. Dobra, Dawid, no ty za dużo umiesz. Dziękujemy panu. Okay, mama, by the way, were you kidding about those? About what? About those words? No. You should have thought I didn't know them? Mama, I understand Polish very well. A możesz to powiedzieć po polsku, bo ja to uwzględnię w moim tym. Mama myślała, że ja to naprawdę nie wiedziałam. On mi się teraz zapytał, czy ja naprawdę zadałam mu takie słowa, bo były łatwe dla niego. Bardzo łatwe, ja wszystko, ja bardzo dobrze rozumiem wszystko po polsku. No to wiesz co, to ja myślę, że najwięcej nie mogę to wytłumaczyć. Powiedzieć, tak. Ja wiem, no ale wiesz co, no zaskoczyłeś mnie, ale w sumie no nie zadałam ci trudnych wyrazów, ale na przykład w Ameryce nikt nie chodzi po klatce schodowej. Mhm. Dlatego dużo dzieci by tego nie wiedziało polskich na pewno, bo to się nie mówi. Mówi się schody po prostu. Mhm. A ja ci zadałam klatka schodowa. Jeżeli ktoś ma w domu, to ma schody, więc wiesz nawet, co są kłaki. Mhm. Się wie. Bo mówię, uczysz te kłaki. Dobra, Dawidek, zobaczymy, przetestujemy teraz Kubę, zobaczymy, czy on umie. Dzięki bardzo. Dobranoc. Okej, Kubuś. On bierze tabletkę na alergię. Czy wiesz, po co ciebie tutaj zaprosiłam? Tłek, czyli tak, po co? Żeby zobaczyć, jakie słowa ja wiem. Okej. Wiesz dlaczego? Bo zadałam pytanie na Instagramie i właściwie z trzech pytań to było najbardziej popularne. Czy rozumiesz pewne polskie słowa? Ale wydaje mi się, to były one za łatwe dla Dawida. Tak? Słyszałeś, jakie mu zadawałam słowa, czy nie? Tylko jedno słowo. Które słyszałeś? Like something about a light bulb or something. O żarówce? Mm-hmm. To tego ci nie zadam.
Zaczynamy od łatwego, bo często wam, to akurat wam chyba mówiłam, jak była zima, chociaż już tego dawno nie nosicie. Kalesony. Like those things you wear when... Ale to po polsku odpowiada. Te masz normalne spodenki i potem pod spodem to są kalesony. Kalesony, long johns, czyli po angielsku. Dobra, piórnik. Co to jest piórnik? Tam położysz twoje ołówki. Okej. Okay. Teraz narcyz. Skier? Słyszałeś, Dawida, jak to mówię? Naprawdę? Są narty. O, skojarzyło ci się z nartami. Sorry, ja się nie śmieję z ciebie, w sensie, że to jest fajnie tak słyszeć. Narcyz, nie. Nie, to nie ma nic wspólnego z nartami. Pomyśl sobie jeszcze raz. On to samo powiedział. Nie, to nie są żadne narkotyki. Okej, okay. A jak ci powiem narcyz, to jest kwiat. I jeszcze narcyz to jest osoba. Jaka jest osoba narcystyczna? Wiesz, co to znaczy? Oh, like a happy person. No, selfish, like self-centered. Oh. Narcyz to jest taki, który jest tak wpatrzony w siebie. Dobra, reklamówka. Reklama. Reklama to jest w telewizji. Ad. Oh, reklamówka jest na papie. Newspaper. Nie. A jak mówię, przynieś reklamówkę. O, to takie torby. Tak. Dobra. Następnie wróżka. Nie wiem. Jak ci podpowiem? Karty, wróżka. Kojarzy ci się coś? Mm-mm. Fortune teller. Albo Dawid odpowiedział dobrze. Wróżka to jest też fairy. Fairy, jak w bajkach, taka mała wróżka. Winda. Elevator. No dobrze, idziesz, ale po polsku wytłumacz, co to jest winda. Idziesz w box do góry. Windą, tak? Tak. Dobra. Warzywniak. To jest coś, co je warzywy. Warzywniak. Yeah, like po polsku. Ktoś, co tylko je warzywa. Wiesz co, masz dobre skojarzenia, bo warzywniak mógłby być taka osoba, ale warzywniak mówi się na sklep z warzywami. Grocery store. Oh. Coś za szybko wam to idzie. Wiem, co ci zadam. Zamrażalka. Tam, gdzie jest, gdzie położysz jedzenie, ale jest tam, gdzie jest jedzenie zimne. I zamrażalka jest, gdzie jedzenie jest frozen. Gdzie jest zamrożone. Zamrożone. Tak, a to, gdzie jest jedzenie to zimne, to jak się to nazywa? Jak to się nazywa, to co stoi tu? In Polish? Lodówka. No właśnie. Tak. Dobra, nie będę was męczyć. Myślę, że fajnie wyszło. Dziękuję bardzo. I najwyżej prosimy naszych widzów, żeby nie wymyślili jakieś słowa. Bo ja naprawdę... I Dawid nie znał tych słów, i ty słyszałeś tylko jedno z góry, jak mu zadawałam. A w sumie daliście sobie nawet radę. Więc chyba trzeba podwyższyć poprzeczkę. Dobra, dzięki bardzo. Do widzenia. Kochani, z racji tego, że zwycięzcą może być kobieta, bo więcej mamy tu kobiet, postanowiłam, że dam wam wybór. Dam wam wybór. Zwycięzca może albo sobie wybrać czapeczkę, albo magnes, albo taki breloczek, a karteczkę dołożymy z urzędu, że tak powiem. Czekajcie za następnym konkursem, bo będzie następny konkurs na Instagramie. Kto mnie obserwuje na Instagramie, więc koniecznie na Instagram. Proszę, zapiszcie się na Instagram. Będziecie losowali te wszystkie super rzeczy, a jest ich jeszcze więcej na Instagramie. Także obserwujcie nas również tam. Dzięki bardzo i idziemy losować. Zobaczymy, kto wygra te super nagrody. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie. Napisali odpowiedzi, co myślą, że jest to ten błąd. I z tych właśnie komentarzy tylko będziemy losować. Kochani, Dawid mi pomaga,
będziemy losować na podstawie ostatniego wideo osobę. Oczywiście musimy sprawdzić, czy ta osoba napisała ten komentarz, że to chodziło o Kubę, który pomylił się po polsku, że ma 11 lat, a tak naprawdę ma 12. Więc zaczynamy, tak? Zosia skończyła. Ale poczekaj, zobacz, Zosia powiedziała, że Kuba powiedział, że ma w szkole język polski. O Zosiu, Zosiu, nie możemy tego uznać, bo on w sumie tak powiedział, ale to chyba chodziło mu o polską szkołę. Jeszcze raz, musimy zrobić, bo to chodziło o lata. Bardzo fajny filmik. Wybierz następna. Szukamy dalej. Okej. Okay. Elżbieta Majgdula. Kuba powiedział, że ma 11 lat i ma w szkole język polski. Jesteście wspaniale. O tym języku polskim to nie bardzo, bo nie wiem, właśnie nie wyłapałam tego. Ale rzeczywiście, powiedział, że ma 11 lat, a ma 12, więc gratulujemy zwycięzcy. Jej! Kochani, i tym miłym akcentem będziemy kończyć na dzisiaj. Ja składam do Was filmik i będzie prawdopodobnie jutro. A w międzyczasie zapraszam Was na filmiki, do subskrypcji kanału i do zobaczenia następnym razem.